Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kontynuujemy sobie nasze szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Dużo jest właśnie pytań na temat tego, jak to w ogóle powinno wyglądać, jak te pytania formułować, jak najlepiej właśnie je zadawać. No słuchajcie, nie ma tutaj jakiejś reguły, natomiast no, najlepiej pytania w jak najkrótszej, jak najprostszej formie, tak żeby one były zrozumiałe. No bo jeżeli nie jest zrozumiałe samo pytanie, no to trudno dać na nie odpowiedź. Jedno pytanie płatne po 10 zł to się zawsze równa jedno pytanie gratisowe, więc oczywiście możecie sobie zamawiać jedno płatne i otrzymywać jedno darmowe, możecie sobie zamawiać więcej płatnych i wtedy do każdego płatnego pytania macie jedno pytanie gratis, czyli jak gdyby ta pula zwiększa się każdorazowo dwukrotnie. Zadajemy pytania mailowo, no i tutaj mail zawsze występuje w dwóch miejscach, albo jest podany w opisie pod filmem, albo w przypiętym komentarzu. W zasadzie nawet nie albo, bo jest i tutaj przeważnie, także łatwo do mnie trafić. Oczywiście podajemy swoje imię, datę urodzenia, no tak, żeby było wiadomo, o kogo chodzi. Pytacie o inne osoby, oczywiście w kontekście siebie, nie z ciekawości, co tam słychać, co porabia X, bo mnie to po prostu interesuje, albo czy Y zdradza żonę, no bo to nie nasza sprawa. Ale jeżeli pytacie na przykład, czy ktoś tam się Wami interesuje, ktoś o Was myśli i tak dalej, no to oczywiście przydałoby się imię i data urodzenia tej osoby. Sprawdzimy też przy okazji Waszą numerologię wspólną. Dobrze, zaczynamy. Pani numer 78. Pani tutaj ma akurat 4 pytanka, 2 płatne, 2 darmowe i też jest właśnie pytanie o relacje pani i pan. Wydaje mi się, że już stawiałam karty na te relacje, więc prawdopodobnie też numerologia była tutaj u pani robiona, dlatego to pominę, ale jeżeli by się okazało, że akurat nie była w tym konkretnym związku w tej relacji, to prosiłabym po prostu o taką informację i ja już pani wyślę bezpośrednio na mail takie informacje dotyczące wspólnej numerologii. A tymczasem pasujemy karty i sprawdzamy. Pierwsze pytanie. Czy o mnie myśli? Jakie to są myśli? No, czy ten pan myśli o pani? Czy tutaj faktycznie gości pani w jego myślach? Sprawdźmy, czy myśli o pani ten pan, o którym myśli pani. Zobaczmy, jak to wygląda. Czy ten pan o pani myśli? Czy ten pan o pani tutaj myśli? Czy myśli o pani? Czy myśli o pani? Tutaj tak naprawdę nie pokazują się karty typowo mieczowe, które byłyby odpowiedzialne za jakąś sferę myśli, natomiast pokazuje się rycerz kielichów, czyli może być tam jakieś faktycznie jakieś myśli takie romantyczne z panią związane jak najbardziej, może nawet chęć zaproszenia pani gdzieś, umówienia się na jakąś randeczkę, ale proszę zobaczyć, trójka buław jest przyblokowana przez wisielca, czyli tak naprawdę to na myśleniu, na snuciu jakichś ewentualnie romantycznych pomysłów mogło by się skończyć, dlatego że no tutaj nie ma działania. Czyli nawet jeżeli o czymś tam sobie duma, o czymś myśli, no to niestety, ale trwa w inercji, jest to zawieszone, nie za bardzo wie, jak ruszyć ewentualnie z tematem. My sobie czasami różne rzeczy myślimy, wyobrażamy. O, właśnie w rycerzu kielichów to bardziej są wyobrażenia, a nie myśli. I coś tam mógłby sobie w związku z panią wyobrażać, ale no właśnie nie ma tutaj konkretnego działania, jest przyblokowane działanie. Dlaczego od kilku dni się nie odzywa? Na czym skupił uwagę? No właśnie, nie odzywa się, bo być może właśnie w tym wisielcu musi sobie sprawę przedumać, przemyśleć. Może po prostu no nie wie jak tutaj dalej pociągnąć kontakt. Czasami tak jest, że gdzieś tam sprawy utkwią w martwym punkcie. Dlaczego się nie odzywa? Dlaczego ten kontakt przerwał? No tutaj też może być kwestia takiego rodzaju, że coś mu się zawaliło. Mamy kartę wieży, może coś się dzieje u niego w życiu. To może być związane z jego pracą bądź nauką jakąś. Giermek mieczy, no chyba, że byłby to mężczyzna, który ma dziecko, to również mogłyby tutaj być jakieś problemy z dzieckiem.
czy to jego własnym, czy to dzieckiem w rodzinie, i jest w tym momencie w fazie podejmowania jakiejś kluczowej decyzji po prostu. Więc chwilowo być może właśnie też sprawy takie lekkie, przyjemne zeszły na plan dalszy, bo tu trzeba będzie właśnie coś, co się posypało, po prostu naprawić. To też może być jakaś na przykład awaria, coś mogło się zepsuć, coś może wymagać naprawy, remontu. Może samochód, może po prostu jakieś inne sprzęty, może nawet telefon czy komputer, przez który miałby się z Panią skontaktować, no i w związku z tym właśnie jest problem z tą interakcją, z tym kontaktem. Też tak może być, różne, że tak powiem, wypadki chodzą po ludziach. Czy się odezwie? Jeśli tak, to kiedy? Bardziej bym tutaj zmieniła to pytanie na pytanie, czy odezwie się w najbliższym czasie, czyli tak powiedzmy do 3 miesięcy, licząc od tej chwili. Czy odezwie się do Pani ten Pan w najbliższym czasie? Czy ten kontakt przez niego zostanie w najbliższym czasie wznowiony? Tu nam się coś chciało odwrócić, ale nie pozwoliłam temu wyskoczyć jak Filip z konopi. Czy właśnie w najbliższym czasie ten kontakt zostanie wznowiony? No proszę zobaczyć, powtarzają nam się tutaj te karty. Wisielec, czyli jakieś wstrzymanie będzie trwało, dwójka buław, jeszcze nie ma tej decyzji podjętej i piątka buław, takie tarcia. Piątka buław to jest bycie pomiędzy czymś a czymś. Kilka spraw zaprząta nas jednocześnie, no a my stoimy tak po środku i mówimy, no przecież się nie rozdwoję, nie jestem w stanie tutaj. To też może być jakiś rodzaj konfliktu wewnętrznego, w nim, czyli jakieś wątpliwości właśnie związane z tą znajomością, jak najbardziej. No i widać, że tutaj w najbliższym czasie może być ciężko, żeby te wątpliwości jakoś tam rozstrzygnąć. Natomiast ten kontakt może nastąpić, bo w dwójce buław może nastąpić jakaś interakcja, jakaś wymiana myśli, ale piątka buław sugerowałaby, że to może być taki kontakt rwany, czyli on się tam odezwie, będzie znowu wymiana jakichś informacji, po jakimś czasie znowu cisza i taki właśnie urywany, przerywany kontakt. Zobaczmy, czy jest w jego życiu inna kobieta, o której myśli. No zobaczmy, czy tutaj wprost nam wyjdzie jakaś pani, czy jest w jego życiu jakaś inna kobieta, czy jest w jego życiu jakaś inna kobieta, o której myśli. Zobaczmy, czy jest w jego życiu jakaś inna kobieta, o której myśli. Czy jest w jego życiu inna kobieta? Nie, tu się nie pokazuje. Tu się bardziej pokazuje, że praca, takie praktyczne względy, piątka kielichów, czyli jakiś prawdopodobnie związek zakończony cierpieniem, takim no niezbyt fajnym, niezbyt fajny koniec miał ten związek. Także w tym wypadku wydaje się, że daleki jest na razie od jakichś takich amorów, takich typowych. Bardziej właśnie skupia się na pracy. Kobieta tutaj przynajmniej się nie pokazała żadna. Nie było tutaj karty, która mogłaby na kobietę wskazywać. Pani numer 79 i tutaj mamy dwa pytanka. Pierwsze pytanko, co będzie tutaj dla Pani korzystniejsze, tak? Jeżeli zostanie Pani w Polsce albo wyjedzie za granicę. I pierwsze pytanko dotyczy porównania życia zawodowego. No to sprawdźmy sobie, postawimy kilka kart, jeżeli chodzi o życie zawodowe w Polsce oraz życie zawodowe za granicą i zobaczymy, gdzie to, że tak powiem, lepiej będzie wyglądało. Polska czy zagranica lepiej dla Pani się przedstawia pod kątem życia zawodowego? Tu zrobimy Polskę, tu będą karty dla Polski, a tutaj będą karty dla zagranicy. Karty dla zagranicy i zobaczymy, gdzie lepiej pod kątem zawodowym, a może wszędzie dobrze, bo czasami tak jest. Ósemka buław, czwórka mieczy. W Polsce pokazuje się zastój, takie zmniejszenie działania, bo był dynamizm w ósemce buław, ale jest czwórka mieczy, czyli zastój. Mało zleceń być może, mniej zajęć, jakieś problemy takie urzędowe, biurokratyczne mogą się pojawić, jeżeli chodzi o życie zawodowe. Natomiast za granicą mamy tak, szóstkę denarów, jest jakaś równowaga, przywracanie równowagi.
Przywracanie równowagi i nowej perspektywy patrzenia na pieniądze. Jeżeli właśnie są problemy jakieś finansowe za granicą, będzie można jakby z tego wyjść, wyrównać to nie od razu, potrzeba będzie trochę czasu, ale no lepiej tu się pokazuje zdecydowanie zagranica pod kątem właśnie zawodowym. Więcej tutaj się pokazuje jakby korzyści po tej stronie, chociaż to też nie będzie od razu. To trzeba będzie wypracować sobie, za jakiś czas być może Pani właśnie dopiero to odczuje. I teraz porównanie również życia uczuciowego, sobie takie zrobimy drugie pytanie, czyli gdzie lepiej pod kątem uczuciowym, w Polsce czy jak Pani wyjedzie za granicę na studia. Zobaczmy pod kątem życia uczuciowego, co tutaj lepiej się przedstawia. Polska czy zagranica? Co tu lepiej się przedstawia pod kątem życia uczuciowego? Jak to wygląda? A nie, miałam nie odwracać, ale właściwie Polska pod kątem życia uczuciowego i zagranica pod kątem życia uczuciowego. Co tutaj właśnie tak korzystniej będzie wyglądało? No to już widzieliśmy, że był jakiś rycerzyk mieczy. Jakiś taki mało konkretny, mało zdecydowany mężczyzna. No właśnie, proszę zobaczyć, jest tu jakiś związek w Polsce się pokazuje, ale podszyty kłamstwem, jakiś lawirant, jakiś mężczyzna, który przychodzi, coś tam gada, obiecuje, a na boku może kogoś ma, albo wcale nie ma zamiaru się angażować w taki mocny związek. Tu przy karcie związku są dwie karty wątpliwości, a ta karta jest bardzo mocno ostrzegająca. Oszustwo, kłamstwo, trafienie na osobę taką niewłaściwą, która chce nas po prostu, wprost mówiąc, wykorzystać. Miłość za granicą. Jak tutaj będzie wyglądało to życie uczuciowe? Ósemka mieczy, siódemka kielichów. Tutaj by to życie mogło wyglądać lepiej, bo opcje są. Jak widać, tu Pani może mieć kilku adoratorów w siódemce kielichów, tylko tu jest jakiś problem tak naprawdę u Pani. Jest postawa zamknięta, królowa mieczy, kobieta, która jest bardzo surowa, restrykcyjna, albo sprawia takie wrażenie, bo w rzeczywistości w środku bardzo się boi zbliżyć do kogokolwiek. Tutaj widać, że są jakieś blokady u Pani, blokady emocjonalne, miłosne, mentalne, seksualne, no jakiekolwiek, ale tu Pani będzie miała problem, bo jest dużo jakby za granicą się pokazuje wokół Pani osób, będzie z czego wybierać, będą adoratorzy, ale Pani jakby tutaj niechcący będzie ich odstraszała, bo jest taka właśnie postawa zamknięcia. Zagranica lepiej się pokazuje pod kątem uczuciowym mimo wszystko, ale trzeba się po prostu na coś nowego otworzyć, bo tutaj myślę, że problemy zawirowania miłosne, które są, to może być no, w sposób niezawiniony, ale jakby Pani własne zachowanie tutaj prowokuje takie, a nie inne sytuacje, takie, a nie inne problemy, no i też to, że ta miłość nie przychodzi, czyli te blokady, które są w Pani. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam wszystkich, którzy mają jakiś problem, wątpliwość, do przesyłania własnych pytań. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.